50 lat temu Zawisza zaczął pływać pod żaglami. Także jest to zasłużony starszy pan. Jeszcze starszy od niego jest silnik, który jest zbudowany w czasie wojny. To jest silnik z okrętu podwodnego niemieckiego. Ja jestem trochę młodszy od silnika. Ale my z silnikiem, starsi panowie, jak chcemy się napić piwa, to posyłamy kadłub po piwo, bo on jest młody, to może sobie polatać. Słuchajcie, żebyśmy się tutaj... Oddzwonię pan. Kolega, który jest na jachcie w Kłajpedzie, chce się dowiedzieć, jaka będzie prognoza pogody. Nie Marek? Marek. Grzywiasty. Żebyśmy się nie pozabijali nawzajem, to kilka słów ogólnych na temat, po pierwsze, bezpieczeństwa. Otóż chciałem wam wszystkim powiedzieć, że na tym jachcie, jak ja przychodzę, to jest regulamin trzypunktowy. Paragraf pierwszy ma być bezpiecznie, paragraf drugi ma być miło, paragraf trzeci koniec regulaminu. Ja wiem, że ruch armator mnie zaraz zabije za takie głupie regulaminy, ale to on mnie zabije dopiero jutro, jak wrócę. Także na razie przez dwa dni macie ten regulamin. Słuchajcie, co zrobić, żeby było bezpiecznie? Po pierwsze, pierwsza zasada. Nie biegamy po pokładzie. Nie biegamy, tylko chodzimy. Nie wolno biegać. Po drugie, nie wolno robić tego, co robię ja w tej chwili. Ja robię z konieczności. To znaczy, nie wolno stawać na przejściach w drzwiach, nie zastawiać dróg przejściowych. Po trzecie, prosiłbym, jeżeli ktoś chce stąd przejść na Rupę, to tu są takie dwa bardzo fajne zejścia i tam zejścia. Proszę nie przechodzić tędy, dlatego że tam jest taki metr kwadratowy podłogi, na którym jest tak, wejście do nawigacyjnej, wejście do ubikacji, wejście do mesy i zejście schodami w dół do kamień stałej załogi. Jak tam się trzy osoby naraz spotkają, mogą się pozabijać drzwiami. Wobec tego, jeżeli nie ma wyraźnej konieczności, proszę tędy do ubikacji tak, dalej nie. A propos ubikacji. Jeżeli ktoś był, to wie, kto nie był, to się dowie, bo przez dwa dni nie wytrzyma bez... Te ubikacje wyglądają jak domowe, ale to nie są takie jak domowe. To znaczy, tam to nie jest rura z syfonem, że wszystko spływa do Wisły czy do Odry, tylko tam jest zamknięte membraną gumową, wytwarza się podciśnienie i jak się naciśnie taki guzik z prawej strony syreny, to wtedy membrana się odsuwa i z takim brzydkim dźwiękiem to wszystko idzie. W związku z tym tam może wyjść tylko to, co wcześniej przeszło przez zęby, obojętne w którą stronę. Tam nie wolno wrzucać wykałaczek, nie daj Boże petów, papierosów, nie daj Boże gazet kolorowych, nie daj Boże różnych innych rzeczy, wykałacze tych wycieraczek do uszu i tak dalej. Tam może wyjść to, co wyszło z człowieka w sposób naturalny, plus ten papier, który tam wisi, nic innego, bo się zamka. No i teraz tak, za burtę staramy się nie wypadać, może nam się uda. Stara zasada, znaczy ja zamówiłem dobrą pogodę, jak widzicie, i mam tam dobre układy na górze, więc załatwiłem z kim trzeba. Nie będzie wiało, będzie ciepło i ładnie. Natomiast tak czy inaczej trochę statek się rusza. Wobec tego zawsze staramy się trzymać. Nie łazimy tak jak po własnej podłodze, tylko staramy się jedną ręką trzymać. Jest taka zasada, jedna ręka dla statku, druga dla ciebie. Znaczy jedną ręką powinien się trzymać, a drugą coś dopiero robić. Ze spraw, żeby było miło. Jeżeli idziemy pod kładem i na przykład idzie jakaś osoba z tego miejscu, to zalecane jest uszczerzenie zębów do tej osoby, ale nie z wściekłością, tylko z sympatią. Znaczy, traktujmy się wszyscy, że ten, co idzie na przeciwko, to jest nasz potencjalny przyjaciel, a nie wróg. Po drugie, zachowujmy się jak we własnym domu, to znaczy starajmy się sami nie brudzić, ale też, jeżeli idziemy pokładem i zobaczymy, że ktoś zupełnie przez czysty przypadek wrócił jakiś papierek, to nie czekamy, aż ktoś tam sprzątnie, tylko robimy dwie rzeczy. Bardzo ważne. Lewą ręką, pamiętajcie, lewą ręką trzeba przytrzymać koronę na głowie, żeby nam nie spadła, a prawą ręką podnosimy papierek i wrzucamy do kosza na ludzi. O tej przytrzymaniu korony pamiętajcie, bo jak spadnie takiemu kandydatowi na kula korona, to jest straszne rzecz. Natomiast nie wstydźmy się wyrzucić papierka nawet za kogoś do kosza. Nie czekamy, aż mama za nas sprzątnie albo wachlarka kambuzowa. Albo papa.
plany naszego, naszej całej imprezy. Za chwilę wypłyniemy stąd, popłyniemy sobie po kolei spokojnie do Gdańska. Tam zobaczymy pomnik Westerplatte, który znacie pewnie z telewizji albo z lądu, a teraz zobaczymy, jak on wygląda z wody, bo wygląda zupełnie inaczej. Potem popłyniemy jeszcze dalej kanałem, zobaczycie, jak wyglądają od strony wody duże statki w stoczni w porcie. Może nam się uda zobaczyć, jeżeli będzie widać na Motławie nowy polski żaglowiec wielkości zawieszy, kapitan Borchardt się nazywa już oficjalnie, który tam stoi, tylko on prawdopodobnie stoi na Motławie tak daleko, że Zawisza tam nie wyjdzie, bo Zawisza ma większe zanurzenie, ale jeżeli stoi bliżej, to go zobaczymy. I potem wyjdziemy z Gdańska, popłyniemy sobie do Helu. Na Helu spędzimy noc w porcie. Jutro mamy załatwioną wizytę w fokarium, zobaczymy, jak foki się puszczą. Potem pójdziemy do Muzeum Obrony Wybrzeża, bardzo ładnie odnowione teraz, ciekawe. No i potem po obiedzie wrócimy do tutaj, na tym zakończymy. Pytania są? Nie ma. Są. Teraz, no, mów. No zapomnij, jak sobie przypomnisz, to dawaj pytanie od razu, jak sobie przypomnisz. Słuchajcie, tutaj na tym okręcie nie ma żadnych tajemnic, wszystko można zobaczyć, obejrzeć, dotknąć. Mam tylko prośbę, bo rozumiem, że dla dzieci w waszym wieku, jak się wejdzie do nawigacyjne, tam jest taki radar i się powie, o rany, 12 gałek, można pokręcić. No to 12 gałek tak, radar tak, ale pokręcić nie. To znaczy, jeżeli chcecie czegoś się dowiedzieć, pytajcie. Pytajcie busmana, mechanika, kucharza, no może mnie na końcu, bo jak 40 parę osób zacznie mnie pytać, to ja dostanę kręćka. Nie, zaraz usiądźmy. Można chodzić po to oczywiście. Pytanie, czy odpalamy silnik? Nie, tutaj jest silnik, zobaczycie, usłyszycie. Tu jest silnik, który nie ma biegu luzem, bo nie ma sprzęgła. Tu się silnik odpala albo na bieg naprzód, albo na bieg wstecz. W związku z tym, jak stoimy, to na pewno silnik nie chodzi. Tak. Nie, nie, dzisiaj wieczorem, powinniśmy na kolację zdążyć do Helu. Zwiedzać jutro. No zwiedzać raczej jutro, no chyba, że ktoś koniecznie chce nocne życie Helu poznawać, to może warto. Jak mama pozwoli i tata, to może nie. Ja mama nie pozwoli. Dobra, jeszcze... Też mam pytanie. Jeszcze... Czy ja mogę teraz wejść też na drabinkę i coś powiedzieć? Tylko mamy tu pytanie. To jest mój szef, to muszę go pytać. Słuchajcie, ja chciałem parę słów powiedzieć. Wyjątkowo dziś szedłem zepsuć interes kapitanowi. Bardzo kapitana przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Mam nadzieję. Powiem wam trzy rzeczy. Kapitan już o tym powiedział. Zawisza Czarna w tym roku obchodzi 50 lat. Zawisza Czarny należy do Związku Harcerstwa Polskiego. Wiecie, kto to są harcerze? Świetnie. To jest świetnie. To jest jacht harcerski. Słuchajcie, z okazji 50-lecia przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego podjął decyzję, żeby kilka osób, bardzo dla Zawiszy zasłużonych, odznaczyć wysokim odznaczeniem, najwyższym harcerstwem. To jest krzyż za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego. I wśród tych kapitanów, w kilku zaledwie, najlepszych kapitanów, jednym z odznaczonych jest dzisiejszy kapitan Janusz Bierajski. Już się boję. Ja też się dziwnie czuję, ale jakoś musieliśmy uhonorować pana kapitana. Otóż pan kapitan został do tego uhonorowany, ponieważ jest rzeczywiście jednym z najlepszych kapitanów prowadzących na statki. To po pierwsze. A po drugie, najlepiej potrafi prowadzić takie statki z takimi załogami, jak z dzieciakami, które chcą pływać, które chcą poznawać. I za to został kapitan. Musiało być zaskoczenie. Czerwona? Janusz, ja się bardzo cieszę. Uznaliśmy, że będzie lepiej przy dzieciakach niż na cały ważny. Cały ważny, no właśnie, pokaż się. Mam na to papiery. Mam order i mam na to papiery. Jestem legalny do bólu. Rzadko mi się to zdarza. Ale, a bo za dzieci drogi.
A rób zdjęcia, proszę bardzo. Z legitymacją, bez legitymacji. To może teraz mu załóżmy czapkę. Teraz mu załóżmy. I teraz będę udawał prawdziwego kapitana, a nie takiego na limy. Z orderami. I z orderami. A ja ci kupię białą koszulę. Panie kapitanie, już więcej w ten sposób nie będziemy przeszkadzać. Do następnego razu. Czapkę może zrobić. Opakowkę. No gratuluję ci. Gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję w imieniu służby. Janusz, gratulacje. No. Tak się do mnie uśmiecha. Ja bym się kurde. Ja tam nie zawsze. A Damian stoi koło mnie.